Największe wrażenie dzisiaj na wernisażu zrobił na mnie zdecydowanie ten obraz, gdyż przypomina mi taką legendę ze starożytnej Grecji o pojedynku pomiędzy dwoma wybitnymi malarzami, Parazjosem i Zeuxisem. Otóż oni obydwoje uważali się za najlepszych malarzy w Grecji i postanowili, iż namalują jak najbardziej realistyczne obrazy. I Zeuxis namalował właśnie owoce, może, być może to były winogrona, i namalował je tak rzeczywiście, iż ptaki podleciały i chciały je skubnąć, ale okazało się, że jest to obraz. I następnie Zeuxis poprosił Parazjosa, aby ten odsłonił swoje dzieło. I okazało się, że nie było tam żadnej kotary, bowiem Parazjos namalował kotarę i kawałek obrazu. I o ile Zeuxis oszukał zwierzęta, tak Parazjos oszukał człowieka i Parazjos ten pojedynek wygrał. I ja, patrząc na ten obraz, miałem wrażenie, że to zdjęcie. A gdyby był jeszcze dalej i obraz byłby mniejszy, pomyślałbym, że są to prawdziwe winogrona. Myślę, że Bartłomiej Kownacki skradł serca Chorzowian już dziś, a wystawa jeszcze przecież powisi. Obrazów inspirujących jest co najmniej kilka, ale 2 sierpnia, po tym co się zdarzyło w sobotę w Tokio, to obraz turyści można interpretować w jednoznaczny sposób. Japońscy turyści spotkali polską sztafetę, która właśnie wyszła na miasto odpocząć, bo zdobyła złoty medal. Tyle, zapraszamy do Chorzowa. Przyciągnął moją uwagę właśnie za mną z tyłu ten portret Maklera, który właśnie oddaje w sposób perfekcyjny charakter w ogóle takiej osoby, która zajmuje się finansami, bankowością i tak dalej. Drugim takim obrazem to właśnie akt, który jest tam. Taka pani grająca na trąbce, właśnie świetnie namalowany jako akt i w ogóle jako pomysł, temat. No także generalnie uważam, że bardzo, bardzo interesująca wystawa, warta obejrzenia. Bo są różne wystawy, różne mi się podobają, a ta mi się podoba wyjątkowo, nie? Jeśli chodzi o tematykę, różnorodność i charakter. Widać, warunki wystawnicze są tutaj świetne. Uważam, i oświetlenie, i wysokość wnętrza, i jakaś możliwość wielu ustawień. Także mi się galeria bardzo spodobała, dlatego tutaj z Państwem współpracę podjęliśmy. Malarz żyje tymi wernisażami i to jest dla niego i jego praca, i jakby celem jest to zetknięcie się, zderzenie się z odbiorcami. Tak. Właściwie portret, który jest jakby z jednej strony aureolą, bo to jest złożone głowa w sedes, który stanowi z drugiej strony jakąś aureolę, która nadaje pewną aurę z czymś takim, no, powiedzmy, nie spotkałem się. Śledzę te przeobrażenia i problemy, których dotyka w swojej twórczości. Bardzo go lubię i właściwie wrażenia są bardzo ciekawe, niemniej jednak nie jakieś nowe, ponieważ twórczość znam doskonale, każdy obraz znam z nazwy, mogę coś o nim powiedzieć, śledzę jego stronę i to jest tylko zwieńczenie wielu lat jego pracy. Poza tym często zdarza się, że artyści w cudzysłowiu to ludzie, którzy tworzą cokolwiek. Natomiast u pana Bartłomieja trzeba powiedzieć, że jest dosyć immanentnie wykształcenie właściwe, bo ma właściwie 2 Akademie Sztuk Pięknych i talent, który przekłada w codziennych pracach, który widać. W zależności od tego, jaki to problem, obraz może się wydawać prosty, nieociosany, jak kurniki, czy może być bardzo dopracowany we wszystkich szczegółach, jak winogrona. Także wszystkim polecam, jestem bardzo zadowolony, że mogę tutaj być i myślę, że to nie ostatnie spotkanie dotyczące malarstwa pana Bartłomieja.
że największe wrażenie zrobił na mnie obraz Ostatnie Śniadanie, który znajduje się za mną. Ze względu na nieco przewrotny wyraz tego obrazu oraz kunszt wykonania. Myślę, że pan Bartłomiej Kunacki jest bardzo dobrym realistą. Podoba mi się kolorystyka różnych obrazów. Oraz taki nieco niepokojąca aura wybrzmiewająca z wielu tych prac. Ponieważ na pierwszy rzut oka mogą one się wydawać wesołe oraz sprawiać przyjemne wrażenie, jednak po dłuższej analizie oraz zastanowieniu się mogą wzbudzić wręcz niepokój w odbiorcy. Chciałem wszystkich bardzo serdecznie powitać, podziękować za przybycie. Rzadko wypowiadam się na temat mojego malarstwa, mojej twórczości. Jest to trudne dla mnie ze zrozumiałych względów. Ja mogę jedynie powiedzieć coś na temat jakichś takich spraw ogólnych, jakichś założeń. Ja bym tą wystawę podzielił na dwie części. Tu jest jak gdyby jedna część, tam jest druga. Ta tutaj jest bardziej taka retrospektywiczna, także są obrazy z różnych okresów. Najstarszy chyba jest z 2009 roku, do prac bardzo aktualnych. O tematyce bardzo różnej, myślę, że tutaj nie będę interpretował tego, co zrobiłem, zostawiam to Państwu. Natomiast tamta część wystawy no, jest bardziej spójna i jest jak gdyby takim moim odzewem na jakiś problem totalitaryzmu w XX wieku. Gdzieś tam dużo o tym czytałem i jest to oczywiście mi bardzo odległe i obce, bo ja tego nie przeżyłem. Jest to gdzieś tam trochę abstrakcyjne dla mnie, trochę, bardzo abstrakcyjne, powiedzmy z opowieści, nie wiem, ludzi starszych możemy to znać, a w dzisiejszych czasach jeszcze dla nas jest to niewyobrażalne, wręcz to brzmi jak jakaś opowieść niesamowita, jakaś bajkowa nawet, do jakich rzeczy mogło kiedyś dochodzić. To wcale nie znaczy, że to nam nie grozi, bo żyjemy w bardzo ciekawych czasach i oczywiście może taka historia się powtórzyć. Po raz pierwszy pokazuję obiekty. Są trzy obiekty. Próba czasu, globus i golden love. Czyli troszeczkę wykraczam poza malarstwo, ale te prace uważam, że są bardzo malarskie, wywodzą się z malarstwa. Nazywam to obiekty umownie, bo tak naprawdę nie wiem, jak to nazwać. No i w sali tam obok jest pokazany film z procesu tworzenia jednego z tych obiektów. Film trwa 9 minut, także jakoś da się przeżyć. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam do oglądania. I dziękuję oczywiście galerii. Dziękuję.